Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam was do dalszej rozgrywki w naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. A tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, gorąco zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. No dobra, czego tu szukamy? No, na mapie widać zabudowania wokół wulkanu. Jakieś opuszczone placówki, wieże obserwacyjne. Wieże obserwacyjne? Avery był poszukiwany przez wszystkich. Żeby coś ukryć, musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co, i tam jest skarb? Na to liczę. O, tu jakieś kamyczki poukładane. No właśnie. Nie wskazuje drogę. Miej oczy szeroko otwarte. Hamulec i bieg wsteczny S. Aha, czyli możemy się cofać nawet. No dobrze. Fajnie się jedzie tym samochodem terenowym. O! A, wybaczcie, mamy delikatne turbulencje. Jakieś ruiny przed nami. No tak. Wysiądźmy. Tu, pójdę się rozejrzeć. No dokładnie, zobaczmy co tu jest. Jak tam, Wiktor? Cały czas dużo podróżujesz? Staram się. Biorę takie fuchy, żebym nie musiał siedzieć przy komputerze. Wspominałem już Nathanowi. Jestem w szoku, ile branży przeniosło się do internetu. To pewnie daje sporo opcji na pozbycie się gorącego... To, żeby znaleźć pojazd, no ale pojazd tu jest. No właśnie. Na żywo. Łatwiej wtedy człowieka rozgryźć. O, patrzcie, na górze coś jest. Dobra, musimy tam jakoś wejść w takim razie. Tak, domyślam się. Nie tędy. Ale może tędy. O, właśnie. O. Co my tu mamy? Zbadajmy. Tabakierka Savasa. No. Tak to wygląda. Ładna, błyszcząca tabakierka. Szkoda, że nie można tego otworzyć. Ale można przybliżyć odrobinę. Tak to wygląda. Ładna nawet. No dobrze. A, nie ma nic ciekawego. Czy ja wiem, czy nie ma? Zawsze to coś ta tabakierka. No już bez przesady. A, tędy chyba skakać tutaj, to my nie będziemy mimo wszystko. Zejdziemy sobie standardowo. Wyzeruj pozycję kamery. No i, nic godnego uwagi. Dobra, jedźmy dalej. Tylko gdzie my mamy jechać teraz? Czekajcie. W prawo, w lewo? No jedźmy sobie może tutaj. W ogóle dobrze byłoby zwiedzić tą wyspę. Oj. Czekajcie, do tyłu. Sorry. Nie tego. Nie chcę wycofać jeszcze. Daj znać, kiedy będę mógł otworzyć oczy. Jakie teksty. Ja bym chciał troszeczkę tutaj pojeździć sobie, popatrzeć, bo... Bo jednak mimo wszystko... No tereny są przepiękne, powiem wam. No tak, moja wina. Ładnie to jest, kurczę. Dobra, pnij się w górę, jak to się mówi. Lecimy dalej. Tu nie było nic. Oj, woda! Zimna woda. Są szanse na to, że wulkan wybuchnie, gdy się do niego zbliżymy. O, kolejną kubkę kamieni mamy. To była pierwsza rzecz, czekajcie, którą sprawdziłem, jak się dowiedziałem, że tu lecimy. Muszę ją rozwalić. Czekaj, Sally, czy ty właśnie się przyznałeś do tego, że coś zresearchowałeś? Młody, nie może być tak, że tylko ty się zawsze mądrzysz. Dobra. Rozwalona kubka kamieni. O rany! Tu ptaszki jakieś. Wspomaganie kamery pojazdu, dostępne opcje sterowanie.
Nie, nie, no nie będziemy tutaj nic na razie chyba używać, jeżeli to nie jest bezwzględne. Zobaczymy, co my tu mamy. Jakiś most. Nie wygląda zbyt solidnie. No nie. Zapnijcie pasy. Czekajcie. Tu już dalej nie pojedziemy. Ale może tu widzę, kolejne kamyczki są. Ale ja bym chciał jeszcze się tu na chwilę wrócić. Bo coś chyba tutaj widziałem, ale żeśmy przemknęli za szybko. Tu jest jakiś potok fajny. Na prawo. To jest w ogóle wodospad. Musimy się dostać na ten most. No wiem, ale to fajny kurczy widok. O jejku. No dobra, już idziemy na most. A może przejedźmy sobie jeszcze tędy? Fajne klimaty. A! Sorry. No i tędy wjeżdżamy. To wygląda obiecująco. Ojej. Dalej, dalej, skarbie. Jedziemy. No jedziemy, tylko że tu jest błoto. Żebyśmy się nie ześlizgnęli. Jesteśmy, dobra. A, wybaczcie, mamy delikatne turbulencje. Tak. Brat młody, tylko nas nie zabij. No. Musimy szybko przejechać przez ten most. Nie jedź za szybko, jedź środkiem. No tak, jadę środkiem. Jakieś dobre rady dla mnie, pan? Spokojnie! Wszystko gra. Chryste daje. No. Kolejne kamyczki. Nie udało się. Czekaj, ja muszę stąd wysiąść. Chwilę, poczekajcie, ja muszę te kamyczki rozwalić. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Da się to rozwalić w jakiś sposób? Nie da się. Kto je tutaj poustawił? Właśnie też jestem ciekaw. Zestrzelić jakoś? Nie wiem. Tędy moglibyśmy wjechać po tych kamieniach i spróbować je rozwalić. Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy samochodu nie zepsuli tylko. No nic, trudno. Dobra, słuchajcie, gdzie my mamy teraz dalej lecieć? Tędy chyba w górę, no nie wiem. Może... No pod górkę, ta, na pewno. Tędy raczej nigdzie nie dojedziemy. Może rozpędzić się i wtedy? Musisz złapać przyczepność. Wiem. Na tam skały! Damy radę! Zapnijcie pasy! Dobra. No co, tędy? No, zaraz może cofnijmy się, żeby nabrać rozpęd. Spokojnie! Nie, skręć w drugą. Okej, chyba zaczynam łapać. Proszę bardzo. O Jezu, moje plery. No i co, i koniec, tak? Tędy możemy się spróbować przedostać, chyba. Patrzcie, ślady opon. Ktoś tędy jechał. Oj. Wiktor, o co się tak kłóciłeś z gościem z wypożyczalni? Twój brat się uparł, żebym wziął jeepa z wyciągarką. Wyciągarkę załatwiłeś, ale o dobrym zawieszeniu już nie pomyślałeś, okej? Okay. Ej, bo to ważne. Jedziemy w teren, może padać, możemy się zakopać. Założę się, że zjedziemy całą wyspę i ani razu nie użyjemy tego dziadostwa. Wow, ej!
Dobra. Prosto, prosto, prosto. A teraz jak? Tutaj powolutku. Powolutku. I tutaj w górę. Dobra. Nathan, dlaczego Avery, Tew i inni szybcy pirackiego świadka mieliby razem ukryć swoje skarby akurat tutaj, co? Kto wie? Może chodziło o bezpieczeństwo? Brytyjczycy deptali im po piętach. Tak. Może Avery pomógł im zniknąć. Facet ewidentnie miał smykałkę do ukrywania różnych rzeczy. Dobra. Zobaczmy, co jest tutaj. Chodźmy przyjrzeć się tej wieży. Idę z tobą. No więc właśnie. Jest w niezłym stanie, jak na budowlę, która ma kilkaset lat. Tak. Te ruiny z pewnością są z czasów Avery'ego. No nie, tam to nie będziemy schodzić. O, tu coś jest. Sam, zobacz. To symbol Christophera Condenta, kapitana Ognistego Smoka. Miał bazę wypadową na Madagaskarze w czasach Avery'ego. Może Avery najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegowali? Nie, to bez sensu. Nie, niekoniecznie. Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę i obsadzał ją swoją załogą. Tak czy owak, to jeszcze nie ostatni punkt naszej wyprawy. Przeczytajmy, co tu pisze. Rachunek za wypożyczenie jeepa. No tak. Tam jeszcze na górę można by było się wdrapać chyba. Nie wiem, którędy tędy. O! Udało się. Dobra. Tu coś jest. Co to jest? Mogolski flakon na proch z kości słoniowej. Mogolski. Lepiej by brzmiało mongolski, no ale... Ale... No dobra. I chyba tu już więcej nic nie ma. Piękny krajobraz, patrzcie. A tu wyżej co jest? O, kora jest obdarta. Coś było owinięte wokół tego drzewa. Chyba wyciągarka samochodu jakiegoś. My za chwilę zrobimy to samo, ale na razie sobie jeszcze tutaj zwiedzimy tą część. Tutaj trzeba skakać niestety. Oj, oj, oj! No nie! Oj, coś to słabo. Bokiem jakoś spróbujemy może... Nie, nie udaje się. Nie możemy tędy wyjść chyba. No niestety, nie da się. Tutaj musimy wyciągarkę zaczepić, więc na razie z górki na pazurki. Dobra. Skoro tak... Ej, a wiecie, że nasza fura ma wyciągarkę? O, wiemy. Naprawdę? Nie wiedziałem. Co chcesz z nią zrobić? A jeszcze nie wiem. A nie, tędy przecież nie wejdę. Aj. Jeszcze raz. No i tutaj musimy za to drzewo zaczepić, owinąć, jakoś tak. Dobra. Okej, powinno być dobrze. Powinno.
No i teraz znowuż na dół. Dobrze się bawisz? Tak. Ale tu stromo. Wiem. Dobra, gotowi? Spróbuj teraz. Dobra. Zobaczmy. Spokojnie. Spokojnie. Jak na wojnie? Aha! Widzisz sali? Opłacało się wziąć wyciągarkę. No jeszcze podjedźmy. Dobra. Jeszcze na siebie nie zarobiła. Spokojnie. Metoda małych kroczków. A no właśnie. Ja tam wolę długie susy. Dobra. No i teraz co, tym niby tu wjedziemy przez to błoto? Ktoś mówi tutaj, że to się uda. Zobaczmy. Odrobinę w tą stronę, no i tu w górę. Może? Oj, oj, oj. Tędy? Udało się, dobra. Wierzę, jaki widok. Patrzcie na to. Coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie, jesteście bogatymi piratami i przyjeżdżacie sobie tutaj wolni od ucisku państwa. Biedni, prześladowani piraci. Nie dali im spokojnie grabić i mordować. Nie, 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 to nie tak. Oni chcieli żyć jak wolni ludzie. Czekajcie, zobaczmy tutaj. Powiem wam, że wybrali sobie całkiem niezłe miejsce na ucieczkę przed społeczeństwem. Oj. Strasznie mi się dłuży droga na ten wulkan. Cierpliwości, Wiktorze, cierpliwości. Wiesz, jak ci piraci się tu dostali? Wypłynęli z Anglii, potem Brazylia, przez Atlantyk do południowej Afryki. Sam. Dotarli tu korzystając wyłącznie z papierowych map i obserwacji gwiazd. Ej, zbędny wykład. Służyłem w marynarce. Chodzi mi o to, że my mamy znacznie łatwiej. Może... Może. I tak tracimy. Oho. No dobra. Żebyśmy stąd tylko nie spadli, słuchajcie. No nic, jedziemy. No właśnie, gdzie my mamy jechać? Tędy? Chyba tędy? Czy twoja, ale... Oj! Teraz to z pewnością. Tutaj jest... Co tu jest? Przejdziemy tędy? Ej, Nathan! Spójrz na tę jaskinię! No właśnie. Zobaczmy, co tutaj się da. Zaraz wracam! Znalazłeś coś? Młody! No, jeszcze nie wszedłem dobrze. Spokojnie. Tu jakaś skrzynka. Ale chyba jest dla nas nieosiągalna. O, tu coś jest, coś się błyszczy chyba. Tak. Dobrze widziałem. Znajdujesz skarb. Zobaczmy, co to za skarb. Starożytny bożek płodności. Starożytny bożek płodności, no. Oj. Nie, to chciałem obejrzeć. O. Taki bożek płodności. No dobra. Czy tu coś jeszcze jest? Czy tu już więcej nie ma? Chyba tu już więcej nie ma żadnych rzeczy. Więc... wracamy. W drogę! Oj! Dobra, tędy w górę. Pewnie. A to znalezisko. O, patrzcie. Cholera, hamuj, hamuj! Już zahamowałem przecież.
No, są tam. Co tam mamy? Kręcą się jacyś wojskowi. A? Ludzie na Dean? Dokładnie. Cholera jasna. A. Wygląda, że znaleźli stary obóz kolonistów. Ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? Że to jest jedyna droga do wulkanu. Niech to szlak. Musimy ich zdjąć. Jakiś gry plan, Nate? Róbcie to, co ja. Czyli co? A może by ich jakoś wyminąć? Zamiast jechać właśnie tędy na przykład. Nie wiem, czy to się uda, no ale może. Tutaj gdzieś jakoś przejechać naokoło. Tam są! O nie! Hej, sniper! Zarywnąć go! Dobra, wyskakujemy stąd. Nie! Chciałem wysiąść stąd! Czekajcie, co tu zrobić? Co tu zrobić? No niestety, tu się inaczej to nie dało. Nie, to przecież jest... Nie w tego strzelam, co potrzeba. Wiem, że mam. Daj znać, jeśli coś znajdzie. Niestety, nie widzę ich. Przeszukać teren. Co jeszcze? To dobrze. Gdzieś pola. Dawaj. Ja nie mogę tutaj wejść na to. Mogę. Tu mamy snajperkę, patrzcie. Z jakąś tam lunetą. Kurczę, nie mogę. Dobra. Dobra. Teraz możemy powolutku sobie pozwiedzać. I zobaczyć, co tu mamy, granaty nawet. Weźmy te granaty. Oczywiście się przydadzą. Oj, nie o to chodziło. Chciałem tu się jakoś na górę wdrapać. Ale... Okej, już po wszystkim. Cholera jasna. Rafe i Nadine wysłali tu mnóstwo ludzi. Znajdą ten skarb choćby przez przypadek.
Ale tu żeśmy niżej jeszcze nie zwiedzili tej części. Nie, nie, ja bym chciał zejść, dobra. Pojazd jeszcze może za chwilę. Tylko najpierw sobie to dokładnie, słuchajcie, zeksplorujmy. Aha, oni dopiero tu wchodzą. No dobrze, dobrze. Dobra. Jesteśmy już na samym prawie szczycie. Jeszcze jedno piętro zostało. Przybliżenie. O, to jest największe przybliżenie. By chcieć coś z bliżej pooglądać sobie. To jest taka możliwość. No dobrze. Tutaj nam się coś C pojawiało, nie bardzo wiem, o co chodzi, żeby się czemuś przyjrzeć, ale nie wiem. A, tutaj jest coś, dobra. Ten most poprowadzi nas z powrotem na trasę. Dokładnie. No to Tyrolka, zjeżdżamy. Uwielbiam jeździć Tyrolką. Tu mamy beczkę z prochem. Tymi X-ami zaznaczoną. No dobra, to idziemy po autko. W takim to układzie tutaj. O, patrzcie, tu jest jeszcze. Nadal stosuje archeologię wybuchową. Tu jest jeszcze. No jest niepocieszony. Myślę, że nie ma wiele do powiedzenia. Patrzcie. Zdetonujemy to? Co wy na to? Zdetonujemy. No dobra, zobaczmy, co tu jest, co tu się kryje. Jeżeli to coś w ogóle się kryje. Tu jakiś kolejny element układanki. Patrz, kolejny symbol. No właśnie. Adam Baldridge. Przez chwilę rządził Kings Bay. Był kupcem i handlarzem niewolników. Obmierzły typek. Ale się obkułeś. Tak. Dużo czytałem w więzieniu. Mierzenie złotej rączki, średnie uszkodzenie strukturalne, przeciekający dach, nie też uszkodzeń lifantowych, widzę 360 stopni ze wszystkich pomieszczeń. No dobra. Czy coś poza tym tutaj jest? Może jakiś kolejny skarb? Czy niekoniecznie raczej? Chyba niestety niekoniecznie raczej. Skrzynie jakieś, ale to... Nic tu nie ma. No dobra, no nie ma, to nie ma. Tu jest jakaś studnia, ale nie. Tu nic z tą studnią nie zrobimy. Dobra, słuchajcie, jedziemy w takim razie dalej w trasę. Zobaczmy, gdzie jest nasz pojazd. Tu jest pojazd, dobrze. I fikołek kolejny, dobra. Wskakujemy. Dobra, i teraz tutaj powolutku. Pomalutku. No właśnie. Piraci powinni popracować nad swoją infrastrukturą. A jak się stąd wydostaniemy? Tu trzeba o coś zaczepić. Tak jak poprzednio tam było chyba. Coś mi się wydaje. Dobra. No to zaczepiamy, tylko co nam to da? Tu wjedziemy, ale tam? No nie wiem, nie wiem. Hmm.
Chyba, żeby właśnie tak to zrobić. Po prostu to się może złamie. O. Ruchy, ruchy! Jedna leży, teraz druga. No właśnie. Dobra. Zaczepiamy. Czyli po prostu zrobimy sobie podjazd w ten sposób. No to próbujemy. Może do przodu kawałek? I do tyłu. O! Już, już, jeszcze troszeczkę. Dobra. Udało się. Ciągarka znowu w akcji, Sally. A nie mówiłem, że się przyda? Jasne. Mi chodziło tylko o to, że facet z siebie starł. O. Dobra. I jesteśmy. No właśnie, żebyśmy nie ugrzęźli. Tędy chyba będzie. Dobra, trzymajcie się, chłopaki. No właśnie. Sally, jak dobrze znasz Nadine? A co? Tak sobie myślę, że może się do niej odezwiesz i przekonasz ją, żeby odwołała swoich ludzi. Ha, jasne. A jak obiecamy jej większą działkę niż Rafe? Nie, ona tak nie pracuje. Woli dostać pieniądze z góry. W tej kwestii Rafe ma nad nami przewagę. Dobra. Tędy pniemy się w górę jeszcze. Patrzcie, o! Typki z Shoreline. A, nie bawią się w półśrodki. I niestety są coraz bliżej wulkanu. O tym samym pomyślałem. A co jeśli oni już znaleźli ten skarb? Przesują to miejsce cal po calu. Jakby już coś znaleźli, to nie prowadziliby poszukiwań. Tak, masz rację. Myślisz, że warto zaglądać do tego budynku? Gdzie tu jest wejście do tego budynku? No nic, obejrzyjmy w takim razie. Może akurat coś tu ciekawego? Dobra. Mógłbyś wykorzystać auto. To tylko propozycja. Nie skoczę tak wysoko. A no właśnie. Czyli co, podjedziemy tak? Wyjdziemy. Tędy chciałem się jakoś przedostać, ale... Jak tu się wślizgnąć, się zastanawiam. Tu są jakieś... Może jeszcze inaczej, tam podjedziemy. O, tak zrobimy. Spróbujemy teraz. O, udało się. Czy tu coś jest? Widzę beczki z prochem. Ale oprócz beczek... A jakbyśmy, słuchajcie, strzelili w te beczki. Nie wiem, czy to się dla nas źle nie skończy, no ale może. Spróbujmy. I tutaj będziemy mieli w tym momencie wejście do środka.
Czy było warto? Odpowiedź na pytanie zaraz nastąpi. O, pistolet stokałkowy. Czy nam będzie on potrzebny? Wiecie co, chyba go jednak zostawimy, bo na co nam pistolet skałkowy. Ale mamy za to skarb. Zbadajmy. Butelka na angielskie ale. Ciekawa sprawa. Jakaś taka w środku z pajęczyną chyba. No dobra. Tędy wyjdziemy, czy nie wyjdziemy? Chyba nie wyjdziemy tędy. To jest ten pistolet skałkowy. A jakbyśmy tą beczkę, słuchajcie, zrzucili... Da radę ją zrzucić, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Bo chciałem ją zrzucić i wtedy bym zdetonował ją przy wejściu, przy tych drzwiach. To można by było... No nic, nic nie wymyślimy. Dobra. Chciałem te drzwi rozwalić tą beczką, ale widzę chyba to... Nie da rady. Ej, Sam, jeśli pozwolisz, jak spędzałeś czas w więzieniu? W sumie to głównie czytałem. Był taki jeden strażnik, który mnie polubił. Załatwiał mi książki z biblioteki. Jakie książki czytałem? Historyczne, zwłaszcza te związane z Averym i innymi piratami. Tak na wszelki wypadek, nie? Jasne. Wiesz, poza czytaniem książek, robieniem pompek, paleniem fajek i unikaniem bujek, miałem dużo czasu na przemyślenia. Z grubsza tyle. Sam, byłeś skumplowany ze strażnikiem. Czemu nie szepnąłeś nam słówka przez niego? Próbowałem. Poprosiłem, żeby wysłał list na twoją skrzynkę. O? Nic nie przyszło. Bo naczelnik nas przyłapał. Spuścili mi niezłe lanie. Dobra. Słuch zawinął. Jest. No trochę nas okłamuje. Powoli. Dobra. O. Ha, ha, o w mordę. Więc rozmawialiśmy o... Właśnie, no więc... Jezu. Niedługo później naczelnik umieścił mnie w celi z Alcazarem. Nie spodziewał się, że się pojawimy. Wiesz, tak sobie teraz myślę. Ja chyba kiedyś miałem do czynienia z Alcazarem. Jeszcze zanim was poznałem. Czekajcie, czy tutaj na górę my możemy wjechać, czy nie? Był zgoła innym człowiekiem. Dopiero zaczynał swoją przestępczą karierę. Sprzedałem jego szefowi kilka drzeworytów, które przewróciłem z Japonii. Lubił szogunów i tak. Alcazar był pośrednikiem. Jak się zachowywał? Wygadany i poryczy. Jakby lada chwila miał wybuchnąć. W takim razie niewiele się zmienił. Zgarnąłem pieniądze i czym prędzej się zginął. Moja wina! No dobra, jakaś miejscówka jest. Ze skarbem. Co my tu mamy? Hej, widzisz tam coś? No widzę, widzę. Mogolskie pudełko. Kolejne. No, takie sobie to pudełko. Dobra. No, nieźle żeśmy zaparkowali. A, było fajnie. Lecimy. Wow,
Hej, Nathan, mógłbyś trochę wyluzować? Daj znać, kiedy będę mógł otworzyć oczy. Patrzcie na to, chłopaki. A to co? No, zobaczmy. Coś tu jest? Znaczy było i zniknęło. Z tego miejsca widać praktycznie całe Kings Bay. Tak. Hej, patrzcie, tam jest miasto. Jest dolina rzeki. A, proszę, proszę. Niezły widoczek. Mam wrażenie, że za chwilę obudzę się w karcerze. Że to wszystko jakiś sen. Sam. Nie, nie, nie żalę się. Po prostu... Dobra, znajdźmy ten skarb. Jasne. No właśnie, tu coś mamy. Przejdźmy może. Jak tam wejść do środka, nie bardzo wiem. No nie. Czyli wejść do środka się nie da, natomiast możemy... Szkocka dwupensówka. Tak to wygląda. No dobra. No dobrze, porozmawiajmy. O, co tam słychać, Sally? A, jakoś się trzymam. Dziękuję, że się z nami zabrałeś. A, i że tak twardo negocjowałeś z tym gościem z wypożyczalni. Nie ma sprawy. Powiem ci, że dobrze się przy tym bawiłem. Robi sobie oczywiście jaja z nas. Ja też. Czekajcie, coś on mi tutaj spowolnił. O, teraz jest dobrze. Tu jakiś coś, dialog mieliśmy z kimś? Nie wiem z kim. Przez chwilę, ale nie. Jeszcze bym przeszedł sobie tędy tutaj. Czy nie ma co tam wsiadać do auta za bardzo. Zobaczyć, co to jest o to. Jakieś takie dziwne bloki skalne poukładane. O, lepiej nie podchodzić. No nic, czyli tam będziemy musieli jechać. Okej. No dobra. Super. Notatka. Zobaczmy tą notatkę. Wieża sygnałowa. Aha. No dobrze. Wskakujemy. Moja wina! Ej, chłopaki, za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Kręcą się tam jakieś typki z Shoreline? Trudno powiedzieć. No, coś tam ktoś jest chyba.
No dobrze, ale to już w kolejnym odcinku, a na ten moment dzięki za to, że żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania i do zobaczenia w kolejnej części. Dzięki, trzymajcie się, cześć!